Policja w samej Warszawie nałożyła aż 1100 kar na obywateli. Jednak sanepid nie miał zamiaru karać wszystkich, jak się okazało, 99% kar zostało uznanych za bezsensowne, a ukarani na pewno odczują ulgę w portfelu. Warszawiacy są wściekli, a decyzje policjantów podważane. Policja wystawiła tysiące próśb o ukaranie obywateli, ale zdecydowana większość z nich okazała się bezzasadna. Statystyki pokazują czarno na białym, jak to wygląda w praktyce. Policja z Mazowsza wysłała ponad 4000. Notatek o ukaranie. Ponad 1000 w samej stolicy dziennikarze Gazety Wyborczej zapytali wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną o to, ile wniosków o ukaranie wpłynęło od momentu wprowadzenia największych obostrzeń. Po 24 marca obowiązywały restrykcje dotyczące przemieszczania się, potem doczekaliśmy się zakazu wstępu do lasów i parków oraz obowiązkowego noszenia maseczek. Policjanci intensywnie patrolowali ulice i wyłapywali osoby niestosujące się do obowiązujących rozporządzeń. Ukarany miał oczywiście prawo odmówić zapłaty mandatu, jednak i tak musiał uiścić karę, a zwrotu pieniędzy mógł ubiegać się M. Inne przez zaskarżenie do sądu administracyjnego. Statystyki pokazują, że do 3 maja do mazowieckiego sanepidu wpłynęło 4213 notatek policyjnych z prośbą o ukaranie. Jedynie 718 z nich okazało się być zasadnych, kary łącznie opiewały na ponad 2,6 miliona złotych. Co ciekawe, najwięcej notatek wypisali warszawscy policjanci, ponad 1100. Sanepid zakwestionował większość z nich i jedynie 10 z nich okazało się zasadnych. Łącznie kary wynosiły 100 tysięcy złotych i jeden wniosek na 100 miał sens. Warszawiacy nie kryją swojej złości za nadmierne karanie, które sanepid i tak uznał za niepotrzebne. Nadgorliwość policjantów nie tylko w Warszawie, chociaż w Warszawie ilość notatek o ukaranie nie idzie w parze z równie wysoką liczbą zasadnych kar, to w innych mazowieckich powiatach sytuacja wygląda o wiele poważniej. Na przykład do sanepidu w Radomiu wpłynęło 386 notatek policyjnych, a za zasadne uznano 302. Do kasy wpłynęło łącznie ponad 136 tysięcy złotych. Najbardziej wzbogacił się powiat mińsk-mazowiecki, suma zasadnie wystawionych kar wynosi aż 635 tysięcy. Złotych. 2. Jednak to Otwock przebił Warszawę ilością zasadnych kar. Wystawiono tam 731 notatek. Za zasadne uznano 2 na łączną kwotę 10 tysięcy. Złotych. Jeden z mandatów dotyczył mężczyzny będącego na kwarantannie, który notorycznie wychodził z domu mimo zakazów. Nie tylko w Polsce wystawiane są często bezzasadne wnioski. Źródło, tu stolica. Gazeta Wyborcza.